Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, dziś jesteśmy z powrotem w tej lokacji, w której byliśmy ostatnio. Nie pamiętam dalej, jak się nazywa, niestety. Liurnia, okej, czyli jesteśmy na brzegu Liurni. Jeziorna Liurnia, czy jakoś tak, ale mniejsza. I tak, jesteśmy znowu przy kościele Przysiąg, czy jakoś tak. Tak, nie przyrzeczeń. I tak, ostatnio nie zwiedzaliśmy tego miejsca za bardzo. A no, jak sobie trochę samemu pobiegałem, chciałem zobaczyć coś tutaj jest, to spotkałem takie coś poza skrzynką. To można gadać, więc no, tak. Nie wiem, co więcej dodać, poza tym, że musimy pogadać. I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My sekretnej, chyba powinno być świętej. Unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Nope, nie wiem. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Czyli księdzo żółw. I co tu mamy? Można budować zwoje, dowiedzieć czegoś o tym całym Radagonie oraz uczyć inkantacji i magii błyskamieni. Ciekawe. A co to są za inkantacje? Nagroda błogosławieństwa. Pobłogosławienie siebie i pobliskich sojuszników. Okej. Co to mamy? O! Czyli można regenerację życia sobie zarzucić. Dobra. Jeśli chodzi o kamyki magiczne, błyskoostrze. A to jest chyba startowa broń magiczna, że tak nazwę tego więźnia. A tutaj? Iryjski wielki miecz. A. Okej, chyba to jest to samo, co było. Ale dobra, mniejsze. Dobra. Może posłuchajmy o Radagonie. Czemu nie? Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erd Tree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Okej, można coś jeszcze wiedzieć, czy to już tyle w sumie, bo to mnie zastanawia? Okej, jest coś więcej. A famed sculptor of the Erd Tree capital was once summoned to render Lord Radagon's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Okej, coś jeszcze powiesz? Nie, dobra, nic więcej nie ma. To teraz może posłuchajmy o Renali. She is queen, head of the Carian royal family and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library.
Okej, okay, trochę to smutne, no ale czego można było się spodziewać po świecie Dark Soulsów? Czemu w sobie Eldena? Cradling the amber egg Lord Radican bequeathed her. Now she devotes herself to it through forbidden rite, the grim art of reincarnation. You would do well to remember, severing a vow, strongest of bonds, has consequences ever more dire. Okay. You know, it's said a famed skull when he glimpsed and as such... okay. Dobra, ale w sumie ciekawa sprawa, czyli wiemy już, gdzie szukać konkretnie opcji tej reinkarnacji i w ogóle. A póki co jest coś więcej? Odbądź pokutę? Nie potrzebujesz rozgrzeszenia? Okej, dobra. Na wypadek jakiegoś bycia grzesznikiem tutaj coś jest. I co tu jeszcze mamy? Złota igła do szycia, złote przybory krawieckie. Okej. Swoją drogą chyba mam wyłączone... samouczki, tak mi się wydaje, więc nawet jak zdobędziemy coś nowego, to prawdopodobnie nie znajdę tego zastosowania od razu, ale mniejsza. Złota igła. Wyjątkowa igła do szycia odzienia półbogów. Okej. I dobrą. Dobra, czyli będziemy mogli nawet jakieś odzienie półbogów zmieniać. Nie wiem, czy to ma wielkie znaczenie, ale tak, zaraz zobaczymy. Może coś, wiecie, wyjątkowo się pokaże nowego. Nope, nic nowego. Dobra. W takim wypadku, tak. Pogadaliśmy z żółwiem, znaleźliśmy jakieś mało istotne rzeczy. Co dalej? Co teraz? W sumie nie wiem. I to tak całkowicie szczerze, nie mam pojęcia, poza tym, że jest jedno miejsce, które chciałbym sprawdzić. Bo tutaj mogę się przyznać, rozmawiałem z tą znajomą, u której widziałam inkantację, czy ona pamięta mniej więcej, gdzie ona była, jak jej szukać, i tak dalej, i tak dalej, i... dostałem odpowiedź, czy w sumie... co można wręcz powiedzieć, odpowiedź odnośnie tego, gdzie ona ją znalazła, bo tak, wyjątkowo pamiętała. Więc super. I tak, dobra. Pojedziemy po to mniej więcej. To, żeby nie było, to jest mniej więcej lokacja, no, nawet nie wiem, czy to znajdę. Ale tak, stwierdziłem, że po prostu, wiecie, warto chociaż spróbować tego poszukać, skoro chcę skompletować wszystkie możliwe inkantacje. A jeśli się nie uda wszystkich, to cóż, no, będę musiał się męczyć z tym na NG+. Kiedyś na pewno się uda. Jak mi teraz to... A? Idźcie, szczury opanowane szaleństwem. I dobra, jesteśmy tutaj, czy to nie tu jeszcze? A, możliwe, że to już tu. Nie pamiętam już tak dokładnie. Nie, idźcie sobie szczury. Miałyście sobie pójść, a nie pojawić się w jeszcze większej liczbie. Oj, no cóż. Bardzo prawdopodobnie jest to, że tutaj padnę. Chociaż może jakimś cudem uda mi się starcząco szybko wywołać błogosławieństwo pioruna. I tak, dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli, nadal walczę Uchigataną. Po prostu przyznaję szczerze, no, jej moveset jest o tyle płynny i w miarę szybki, że no łatwo się posługiwać. Statystyki mam dzięki temu, co ostatnio znaleźliśmy, więc nawet nie ma co narzekać. Po prostu, póki mam okazję, to będę korzystał. I tak, pamiętam też, że muszę wrócić do tamtego ducha, żeby się zemścić za ostatnią śmierć i odzyskać moje wszystkie te... A, jeszcze jakiś dźdownik ze wściekłymi oczami. Ale wracając, odzyskać moje runy. Ale to bym się na razie aż tak nie przyjmował, bo najpierw chcę właśnie pozbierać takie różne rzeczy, poszukać i płomień szału, dokładnie po to, co przybyłem. Jednak nie kojarzyłem, że to było w kościele. Także dobra. Dobra, mniejsza. Mniejsza o to naprawdę. Jak wiecie, mam kiepską pamięć, ale tak, znaleźliśmy. Jest jeszcze parę innych chałupek. Możemy je od razu posprawdzać. Dobra, wioska. A przez moment oczy związane z tym szaleństwem, wściekłością. Tak to się nazywa. Bardzo nieprzyjemny efekt. Jak już mówiłem, jeśli się naładuje, tracimy prawie całe HP, jeszcze prawie całą energię, więc mogę być ostrożnym. I tak, co tu więcej mogę powiedzieć o tym wszystkim?
A po co przybyłem? I szczerze teraz nie wiem naprawdę co dalej robić. Chwila. Zrobiłem jakieś oko na coś tam zdobyłem. Aż sprawdzę, bo wydaje mi się, że takie było. Nie. Chyba się przewidziałem, ale może zresztą. Trzeba poszukać, by jeśli to był. Nie, dobra, to jest winogrono Shabiriego. Pożółka, ropiąca gałka, oczy na chorego, fuj. Okej. Okay. Okej. Okej, mniejsza. Chyba mi się przywidziało, jak często się zdarza. Ale okej. Okay. Jesteśmy przy jakiejś wiosce. Właśnie. Jest tu pełno rzeczy. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Poza tym, że jeszcze widzę szczurka. A jak jest szczur, to trzeba go ubić. Licząc na to, że może dostaniemy fragment run. Czy ten łuk runiczny, chyba tak się nazywało. To chyba. I tak, jesteśmy przy kolejnym miejscu łaski. I chyba nie ma już za dużo rzeczy takie, które kojarzy do załatwienia tutaj na tym półwyspie płaczącym. Poza jedną. A, chwila, tutaj jest. Kolejne? O. Okej. Chciałem powiedzieć, że właśnie chyba nie ma niczego, ale jak tak widzę kolejne miejsce łaski i kolejne, to aż się chce po prostu tutaj łazić i zwiedzać. Pewnie i tak to zwiastuje śmierć, ale tak, wiecie, chcę się upewnić, więc mam nadzieję, że mam tęczowe kamyki. I... śmierć. Tak jak myślałem, będzie śmierć. No tak, jak się roztrzaskuje całkowicie, to znaczy to śmierć, a nie ten... A nie, to był ekwipunek? Tak, ekwipunek, dobra. Tutaj... też. Dobra, czyli cokolwiek tam jest, trzeba jakoś inaczej się dostać. Bo tutaj będziemy ginąć, zamiast normalnie przyłazić, chociaż... Może jestem idiotą, to jest dosłownie to miejsce, w którym już byłem? A, bardzo... bardzo możliwe? Nie, chyba... Nie, ja już czuję naprawdę głupi, bo sam już nie wiem. Ale dobra, mniejsza z tym. Tam. Może poszukamy tego w takim wypadku. Dobra. Ale to w sumie dobra, poszukamy. Bo już tak się trochę gubię w tym, co chciałem mówić, ale tak. Można poszukać, im więcej miejsc łaski, tym lepiej w sumie. I... co jeszcze takiego chciałem istotnego dodać, bo chyba coś takiego było, chociaż... było jednak tu? Nie, na pewno nie. Ja już się sam gubię, powiedzmy, w swoich słowach, ale tak. Może najpierw będzie, jeśli po prostu zakończę temat i skupimy się na przejeździe tutaj konno. Szukając tego tajemniczego miejsca łaski, ewentualnie... myśląc co dalej, bo... zawsze to miałem jakieś plany chyba w poprzednim epizodzie, ale mogę szczerze wam powiedzieć, że już nawet nie pamiętam, co ja chciałem robić. Tak. Cokolwiek to było, to mam nadzieję, że nie było niczym istotnym. I, a, dobra, pamiętam jeszcze, co chciałem powiedzieć. Jest tutaj też właśnie jeszcze jedno miejsce, które powinniśmy zwiedzić. Chcemy 100%ować to miejsce, ale... i ty wsłuchajcie się dokładnie w to ale, bo ono jest... ono jest nad wyraz istotne. Wiem, że będzie tam bardzo ciężko. Otóż pamiętacie może takiego, jakby to inaczej nazwać, kota? Chyba. Ogólnie tego takiego, chyba się nazywał ogarem strażników grobów, czy coś takiego. Mniejsza teraz o szczegóły aż takie. No ogólnie walczyliśmy z nim w pewnych lochach, które skrywały w sobie... nie pamiętam nawet co, ale tak, coś tam było.
Harm niż to za szczegóły. Najistotniejsze jest to, że tak, był w lochach taki boss. Pokonaliśmy go dosyć prosto. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć. Drewniany mostek. Aż się skuszę chyba tutaj powędrować. Ale zanim to... A nie, chwilę, my tu byliśmy chyba. Bardzo dużo drzewa tędy nie lazły? A... Tak, lazłem tędy do drzewa. Dobra, teraz w drugą stronę. Ale tak, no ogólnie walczyliśmy z nim, nie było jakoś szczególnie trudno. No więc tak. From Software stwierdziło, że no jeśli dla kogoś będzie za łatwo, to damy... Uwaga, spoiler. To samo, tylko że w wersji trzygłowej. Chyba nie muszę wam mówić, jak się skończyło moje spotkanie z wersją trzygłową. Skoro nie chcę tam iść teraz. Ale tak, nie marząc za dużo i po prostu nie narzekając, pójdziemy tam kiedyś. Nie teraz, kiedyś. A póki co miejsce łaski. I jeszcze trzeba będzie podejść po ręczną balistę, po czym... Po czym chyba najlepszym krokiem podjęcia będzie iść tam, gdzie straciłem te wszystkie runy, spróbować uzyskać zemstę na tym dziadowskim gościu. I pewnie kolejną śmierć przy okazji, ale tak. Dobra. Tutaj mam jeszcze podstawowego gościa z piesem, więc tak. No, nie, ta katana jest naprawdę super, jeśli chodzi o moveset. Bo się nim walczy. Po części w sumie już tak nawet nie wiem, czemu tak się wystrzegałem. Bo tak, mogę powiedzieć, że do tej pory jakoś się ich wyjątkowo wystrzegałem, jeśli chodzi o Eldena. Oczywiście testowałem sobie samuraja i takie, no okej, była ta katana i znam moveset, ale wtedy jakoś się nie wydawała aż taka dobra, jak teraz. Halo? Pad? Halo, pad? Nie, spokój. O, pad stracił połączenie, okej. Musiałem szybko przejść na klawiaturę, co spowodowało, jak widzicie, to, żeby kliknięciem aktywowałem sobie elektryczną broń. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, ale tak stało się. Więc no, mamy już trochę mniej energii na inne zwiedzania i walki. Chociaż teraz zwiedzania i walki raczej w tym miejscu już nie uświadczymy. Jak mówiłem, idę tutaj dosłownie po... balistę ręczną, czy jakoś tak się nazywało? Tak, ręczna balista. Dobra, to skoro to mamy, zostawiam na razie to miejsce i w takim wypadku... Tu musimy się dostać jakoś. Ale... Nie. Jednocześnie musimy też... W sensie tak, tutaj musimy, bo sprawdziłem już, tu właśnie jest ta grota. Ponownie przechodzimy tam od strony jeziora, więc ewentualnie od strony jeziora tam możemy też podejść. Ale też trzeba tutaj. Zaczniemy od odzyskania dusz i tam chyba były też jakieś podziemie. Więc grotę, o której wspominałem ostatnio, bo teraz sobie o niej przypomniałem, to kiedy indziej. Najpierw to, co w sumie gra zdecydowała, że musimy zwiedzać. I dobra. Po prostu jedziemy. I nadal nie pokazałem wam tylko w sumie zaklęcia, które tam podnosiłem. Będę musiał to zrobić po następnym odpoczynku w miejscu łaski. Ale mogę wam powiedzieć, że jest specyficzne i zbyt ryzykowne jak na mój gust jednocześnie. W sensie okej, no nie mam nic do tych, którzy by chcieli z tego korzystać i jestem prawie, że pewien, że to będzie potężne, ale nie, ja nie lubię tego żyć na krawędzi aż tak bardzo. Bo ogólnie, jak samo działanie jest fajne, przyjemne i mocno ofensywne, tak, żeby nie mówić za dużo, bez pokazania, ma pewną sporą wadę, której wolałbym nie uświadczać. Ale dobra, jak mówiłem, nie będę tutaj teraz zdradzał za dużo, kiedy indziej. Słuchajcie. A teraz zostaw mnie, głupi niedźwiedziu. Proszę. Mówcie, że jeszcze teraz niedźwiedzia będę miał na plecach. No naprawdę? Naprawdę? Będziemy męczyć? Nie, dobra, odpuścił.
Teraz tak. Na dzień dobry zacznijmy z czegoś takiego. Idealny po prostu wybór, dupki nie jest idealnie przede mną. Super. Dobra. Dobra, może też nie powinniśmy ładować tych włóczni aż tak bardzo. W sumie z ładowania nie zyskamy dużo, a możemy dużo stracić, więc tak. Mhm. Więc tak, to jest kwestia po prostu wyczucia, kiedy rzucać dzidą w oponenta. Dobra, i teraz tylko... Chciałem katan go dobić, ale nie. Lepiej z włóczni. O, jeszcze to coś. Oczywiście. Wszystko jestem w stanie dobić z włóczni, trafić, tylko nie to. Nienawidzę tych much. Nienawidzę tych much. No ale dobra, dobra. Mniejsza o muchy, udało się dokonać zemsty dużo szybciej i prościej niż myślałem. Pan Skolin to po prostu pokazało, jak byłem nieprzygotowany i jak głupio podeszłem do tego wszystkiego. A tak jeszcze póki pamiętam, bo zaczęło się trochę ciemniej, to lampka piękna. I otwieramy wrota. Trakt Bellum. Okej, i tak, standardowo ulubione rzeczy, wchodzenie w te... Katkumy Czarnego Noża, Oko Bestii drży. Oj, gro, wiesz, jak mnie zachęcić do zrobienia tego wszystkiego, do zwiedzania. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co oznacza Oko Bestii drży, oznacza to takie, słuchaj gościu, tutaj dostaniesz kolejne morowe korzenie. Już to mi się potwierdził tyle razy, że no. A przy okazji proszę. Informacja o zaklęciu. Tak, jak widzicie, jest to mocno, mocno po prostu negatywne. Będzie swój opis. Ale no, możemy zobaczyć, proszę. Aktywacja od razu. No, mocne. Uwierzcie mi, bardzo mocne. Ale ma swoją wadę. I można naładować bardziej. No. Mogę przynajmniej wam pokazać działanie do końca. Jak bije obrażenia, bo no, z tego co ja widziałem, to były mocne. Ale tak. Przez to, że budujesz szaleństwo, to... Nie to. Po prostu wolę nie ryzykować. Widzicie, no bije dosyć dobrze, bije obszarowo mniej więcej. Tylko trochę długo się ładuje. I tak, jak jeszcze przy tym jesteśmy, muszę szybko zmienić jedną rzecz jeszcze. No, zostawimy sobie. Będę się bawił może tym jeszcze chwilę dzisiaj. Ale zanim coś to, oczywiście, klinga porządku, tak. Bo jak widzę trupki, co... po prostu nie ma co z nimi się tłuc przy użyciu czegoś innego niż świętość. Gdyby chciał, wiecie, powstać ze zmarłych. No i tak, pożyskie materiały, życia z korzenia, nagrobę na Cornwallia, czy Konwalia w sumie, nie Cornwallia. Okej, okay, ten chyba będzie powstawał? Nawet nie wiem, ale tam nie wyjdziemy, jeśli nie mamy... tych dwóch... Nie, dobra, to po prostu oznacza, że biją wielkie obrażenia. Kamiennych kluczy, więc takie, później to zobaczę. Te hałasy mi się nie podobają. O, nie, proszę, nie. Nie podoba mi się tu. Nie podoba mi się tu, ja nie chcę. Ja się nie piszę na ścięcie głowy. Ja nie chcę, naprawdę. Aha. Dobra. Szkielety chyba nie powstają ze zmarłych. Nie, powstają niestety. To kiepsko. Ale dobra. Skoro jest taka sytuacja, to już widzę, jak sobie tam poradzić. Nie będzie chyba najłatwiej, ale tak. Jak mówiłem, do miejsca tego, gdzie prowadzą te. Jak się nazywa? Do miejsca, do którego prowadzą te chochliki, pójdziemy ewentualnie później.
Na razie mam właśnie ważniejsze zadanie, którym jest... przy użyciu świętej broni pozbywać się oponentów. Dobra. Tam szczęście strasznie blisko postawili moje tutaj te runy z powrotem. W pierwszym miejscu, w którym mogą nam ściąć głowę w sumie. Naprawdę? A teraz co mnie w ogóle uderzyło? Nie. Nie wierzę. Nie, dobra, to za trudno będzie ich dobić w ten sposób. Pomarnuję energię. Czaroodporna suszona wątroba. Nawet nie wiem, co to jest. Do końca. Ale tak, widać, że szkielety tak, no z błyskawicami to... Może jest sens ich bicia, ale nie czuję aż tak bardzo. No już się plączę w swoich słowach też, oczywiście. Lepiej po prostu polegać tutaj na moim święconym ostrzu. Dobra. Póki jeszcze jest święcone. Oczywiście poświęcić je ponownie to nie problem. Boją mi się te kraby. Więc powiedzmy, że tak, święcenie odnowię, ale krabów nie ruszam. Boję się, wiecie, że to wywoła jakiegoś mega kraba, jak mam w zwyczaju, jeśli ruszę małego. Więc takie ostrze święcone, super. Pytełko mamy. Okej, mega krab i bez tego wszedł. Łuk runiczny. Oj, dziękuję. Zaraz go użyjemy. Tylko najpierw muszę mieć pewność, że... od razu po jego użyciu nie padnę, więc wiecie, no, chwilka, dosłownie. Ale tak, nie ma co po prostu płakać, dostajemy to będę używał. A potem będę miał takie, że w sumie mam, co go zdobyłem, takie super, ja jakby miał pewność, że nie zginę, to wtedy użyjemy, czy coś, i nigdy nie użyję ostatecznie. Tak to przynajmniej plus 5 do wszystkich statystyk. O, i kolejny mega krab. Okej. Okay. Dobra, super. Szkoda, że butelki życia się nie odnawiałem od tych krabów. Nie, żebym... jakiś wielki problem, ale no wolałbym, wiecie, odzyskać. No dobra, mniejsza. Plus 5 do wszystkich... Chwila. Plus 5 do wszystkich statystyk. To... Piotr sobie świadomiłem, że teraz przecież mam mnóstwo broni do przetestowania. Tak, w sumie. Teraz mógłbym się pobawić tą skrzydlatą kosą, czymś jeszcze, no dużo tego. No. Dobra, czemu nie? Katon, jak widzicie, świetnie się walczy, ale możemy ubrać chyba prawie wszystkie bronie, które mamy, więc ciekawa sprawa. Ja jednak póki co wezmę sobie tą kosę, zobaczymy jak unii z obrażeniami. Okej, okay, czyli tego nie otworzysz stąd, czyli musi być jakiś inny. Lepy i głupi. Albo sekretna ściana? Nie, sekretnych ścian to chyba nie ma. Chyba, że trzeba użyć tych kamieni jednak. Kamiennych mieczy. Nie wiem. Ale no, jesteśmy w kolejnych. To mi tyle. Udało się osiągnąć. W sumie czemu to mówię? Czy my znowu gadamy jakieś takie totalne głupoty? Ja, to wygląda dosłownie jak... Nie wiem. Może tutaj? Nie, no... bez przesady, co ja tu mam zrobić? Chyba będę musiał tutaj więcej pobiegać, poszukać po prostu. Ale cóż. Niestety, nie zapowiada się, żeby to miało w ogóle jakieś wyjaśnienie, co robić. Tam stąd przylazłem, w takim wypadku, dobra. Chyba będę musiał ty właśnie sam trochę pochodzić, poszukać, pomyśleć. Okej, tam jest wyższy szkielet rzucający bomby. Może do niego jakoś. No, ale jak mówiłem, do usłyszenia za chwilę, jak coś wymyślę.
Dobra, wiecie co, pobiegałem tu. Nie wiem ile nawet dokładnie. To było to jakoś super długo, ale stwierdziłem jedną rzecz. Oto i to, co stwierdziłem. No. Więc widać, że tym razem moja teoria okazała się prawidłowa. Tam więcej wrogów. A ta kosa chyba w sobie jest 109. A, czyli fajnie. Ale przydałoby się jeszcze trochę wzmocnić, jeśli mam tutaj iść i... Okej. Nie jest wzmacnialna. To już jest trochę wada wielka. Na pewno się pobawimy w takim wypadku w miejscu, gdzie nie będzie wrogów, których trzeba poświęcić, żeby łatwo... Wiecie, przy których nie trzeba święcić broni, żeby sobie radzić. W takich wypadkach... O, cholera, mogę tu łatwo zginąć. No i oczywiście, że zginęłem. Bo za wolno kliknąłem B. No i tyle byłoby z podwyższonych statystyk. Super. A już się cieszę, że może prożyjemy trochę dłużej. Ej, no trudno. Ale spokojnie, kiedyś będziemy mieć więcej tych runicznych łuków, to wtedy się pobawimy w to wszystko. Okej, teraz swoją drogą ciekawa sprawa. Mam strasznie spore opóźnienie nagle na klikanie uniku. No, w razie czego, jeśli będziecie słyszeć klikanie pada, to wybaczcie, ale dosłownie stwierdziłem, że go znowu ulokuję bliżej, a... mojego komputera. Ten. Przy tym też złącza Bluetooth, na który jest podłączone. Więc, no wybaczcie, naprawdę, ale... Jak mam opóźnienia w tym, jak to się nazywa... po prostu w unikach, no to muszę, po prostu czuję, że muszę. To pobiegajmy trochę tutaj i miejmy nadzieję, że tak damy radę. Dobra, daliśmy radę, więc super. Okej, czy zabicie tych takich z pochodnią, powiązanych z gościem jakimś, rozwala tego gościa od razu. Ciekawe. Okej. Dobra. Poprawiło się. No! Bez przesady! Co zrobił w ogóle, że tak mi to dobiło? Nie, tak serio pytam, może ktoś mi wytłumaczy, co on zrobił? Widziałem jakiś ruch po prostu, ale nie ma żadnej broni ani nic, czyli co, jego pięści tak dużo bije? Chyba? Nie wiem. Dobra. Jeszcze, no, będziemy się tu męczyć, coś tak czuję. W szczególności ja, kiedy nie umiem unikać ani nic. Jestem zbyt... Chciałby wziąć sobie głupią tarczę. Przynajmniej się przyznałem do tego. To teraz tak, mogę poprawić swoje błędy i wziąć tarczę najwyższej stabilności. Nie. Ta jest najbardziej stabilna. I dobra. Z taką tarczką teraz pójdziemy na bój. Może nas nie zabiją. Więc tak. Mamy kilka minut jeszcze tego. A, i właśnie, jeszcze pochodnie mogę po prostu wyrzucić z paska, żeby nie zasłaniała. Backstaby mamy dosyć słabe. Ale nie musimy się nimi przejmować aż tak. Łyknę jeszcze od razu to, bo czemu nie. Dobra. A wszelki wielki tarczka. Dobra, dużo energii nie żrą, na szczęście. Gdybym korzystał z tarczy regularnie, moje życie byłoby dużo łatwiejsze. Muszę po prostu się nauczyć grać jak tarczownik. Widzicie, no teraz nasza tarczka, to nawet nie muszę się bać tych łuczników. Gdybym tam wtedy o tym pomyślał, wcześniej, naprawdę, powiedzmy, pół śmierci wcześniej, to by teraz nie było żadnych problemów. Mówię pół śmierci wcześniej, bo wiecie, no tak, dobra, w sumie jakie pół śmierci, w sumie to dwie śmierci wcześniej. I nadal byśmy byli pod wpływem tego, jak to się nazywa. Runy. No ale dobra. Skoro jestem za głupi na to, i teraz poprawię swoje błędy. Teraz nie zdążyłem zasłonić.
Okej, teraz poprawiam swój błąd. Okej, czyli oni biorą strzały i po prostu strzałą mnie dźgają. Dobra, dobra, warto wiedzieć. Ale i tak, widzicie, gdybym naprawdę myślał wcześniej o tym, byłoby tak łatwiej, więc tak, jeśli ktoś wrzeszczał na mnie, wybaczcie, ja po prostu mówię, jestem idiotą, który nie umie grać w takie gry. Ale tak. Nie, on tu nie może być sam. Byłoby zbyt proste, wiedziałem, że ktoś jeszcze się pojawi. Po prostu ja to czułem. Dobra, i przekazuję do ludzkiej kości, kolejna roślinka i co my tam mamy? Patek, który pewnie mnie zabije. Nie, chociaż z drugiej strony... Nie! Nie, ja... Wow. Co tu w ogóle mamy? D. Łowca umarłych. Oczywiście, że go wzywamy. On ma jakiś swój wątek też z polowaniem tych umarłych, więc oczywiście, że go biorę. I tak, możecie znowu mnie nazwać noobem, dlatego że korzystam sobie z pomocy samona, ale wiecie, jak to są samony takie jak ten, kiedy wydaje mi się, że mogą być fabularne, to wzywam. Jak nie czuję, że są fabularne, to wtedy nie wzywam. A póki co idziemy i malutka sala i zabójca czarnego noża? Chwila, my z takim już nie walczyliśmy? Nie no, wydaje mi się, że już walczyliśmy z kimś tego typu, więc... To za używanie tych samych bossów po raz enty. Znaczy, no okej, no. Tak samo w sumie było z tym, no jak mówię, z tym. Koto, pso, ogarem, czy coś. Chociaż mogę się mylić, może nie walczyliśmy. Okej. Okay. Szybki łyk. Chwila, czy on... Nie, ale kurczę, tak... Mogę powiedzieć szczerze, jak tak patrzę na tego D, to jest chyba postać, którą... Taka trochę tego typu, którą bym chciał osiągnąć osobiście. Grając tutaj tym. Wiecie, jeśli chodzi o styl, taki właśnie święty miecz, wielki. Niekoniecznie chodzi o wielki miecz, w sensie taki jakiś potężna, święta broń, wzmocniona jakimś błogosławieństwem. To taki, może nawet nie tyle paladin, co właśnie taki łowca nieumarłych, walczący z śmiercią, coś takiego, no. A, w sumie dałbym tu teraz koncept na nowego tego rangera, którym ewentualnie mogę sobie zagrać w D&D, jeśli kiedykolwiek gdy dołączył do nowej kampanii. Tak, wiem, że... głupota. Bazujesz w tym postaci na czymś, co istnieje w jakiejś grze. Co z ciebie za noob, co z ciebie za idiota, tak dalej, no ale... On w ogóle używa! To coś, cokolwiek to jest, wydaje się być fajnym jakimś takim czarem. Jakaś fala uderzeniowa na ziemi. No, za pierwszym razem głównie dzięki niemu. Nie będę tego ukrywał, ale... Teraz nie ma co marudzić. Wygraliśmy i modry sztylet zabójcy oraz ślad czarnego noża. Cokolwiek to jest. Zaraz zobaczymy sobie może. Ślad czarnego noża, czy to jest gdzieś tutaj? Nie. Materiał pewnie też nie, obstawiam, że to może być tutaj. Tak, ślad czarnego noża. Znak rytuału Noc Czarnych Noży. Noc Czarnych Noży, ktoś wykradł Melkitowi czarnej klindze, fragment śmierci, schnął jego moc w sztylet zabójców, okej. Okay. Ten znak jest dowodem rytuału i skrywa prawdę o spisku. Okej, okay, jakieś... coś większego. Okej. Okay. Dobra. Nie przejmujmy się teraz jednak tym i idźmy tutaj. Jak mówię, to jest pewnie śmierć, ale chcę sprawdzić i... Nie! Dobra, czyli to miejsce prowadzi tutaj. I się otworzyły ciężkie drzwi. Okej, okay. Czyli tutaj mamy potencjalnie dwóch bossów? Jaki mi prezent, tak? Prezent, nie prezent. Bułacik. Kolejny trupek. O, nie, chwila, trup. Przerwa, teraz nie mogę walczyć. No dobra, chcesz teraz, to masz teraz, ale... Wiedz, że nie powinno się walczyć ze swoim oponentem, kiedy on nie jest gotowy. To nie jest honorowe i w ogóle. A przepadnij, a nie się odradzasz. Dobra. Lecim szybko.
Nie pamiętam, czy tu nie było jeszcze jakichś dodatkowych trupków, ale miejmy nadzieję, że nie. To chyba tyle z mojego. Miejmy nadzieję, że nie. Nie mam już też butelek. Atak tak mocno w stylu trupków z jedynki. Bo chyba w jedynce tak robiły. Nie jestem pewien, czy w innych częściach Soulsów też. Ale na pewno w jedynce. Okej, dobra. I tylko jeden taki. Poczekajmy, aż to spadnie. Tutaj zaryzykuję, przeszarżuję. Tak, tutaj też tak. Dobra. Dobra, to chyba jest w porządku. I dobra, to zrobiliśmy tam jeszcze potencjalnie z jednym bossu. Coś, to jeszcze pozwólcie, żeby zobaczyli, mam tych mieczyków 4. Dobra, jak mam 4, to proszę, dostaniecie. A, nie, tylko jeden! Dobra, myślę, że to 2 są. Za dużo tego dobra. I tak, tu mamy. Słyszycie, trupie? Gin. A, jeszcze jeden trup, okej. Okej, to było ciekawe. Byłem od przodu, a i tak zrobiłem backstaba. Okej. Jej, co ja mam z tym okej? I topór Rosusa. A, właśnie, przy okazji zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Daliśmy też ostatnio to. I na krytycznie przywracają PS. Odzyskiwanie many na krytykach. Kuszące, niestety nie mogę. A ten topór, co to jest w ogóle? Topór, który wymaga 18 inteligencji, 18 siły. 10 zręczności, okej. Okej, Rosus, siewca śmierci, wskazujący drogę do katakumb na ziemiach pomiędzy, został uwieczniony na tym rytualnym toporze. Zmarli łatwo gubią drogę i zawsze potrzebują przewodnika. Okej. Dobrze. Teraz tak, zanim pójdziemy jednak do bossa, to skoro była tu kolejna walka tego typu, to... osobiście chciałbym teraz sprawdzić parę rzeczy. I tak, wiem, że to takie skakanie. A, nie mogę? A, dobra. Jeśli nie mogę, to. Okej. To idziemy najpierw na bossa, ale wiecie co? Chciałbym odwiedzić tego, jak mu tam... tego bestię, tego samego, wiecie, kleryka bestii. Tak, zdobywamy kolejne zaklęcia. Powiedzmy bestialskie. Tak, sądzę, że fajnie byłoby właśnie się z nim spotkać, skoro mamy... A nie, nie mamy. Chwila, nie mamy. A, to może... To dla niego będzie tutaj? Realnie tak. No dobra, właśnie chciałbym zobaczyć się z nim, jeśli coś tutaj zdobędziemy tego typu. I co jeszcze takiego? Może więcej? Nie, zobaczmy. Cmentarny cień? Co? Co to ma być? Nie to! Nie giń, nie! Żyj! Nie chciałem meduzy. Pogubiłem się w tym wszystkim i teraz przez to głupia śmierć. Okej, widzę, że meduza tutaj będzie miała ciężko. Poza tym nie wiem, czy da się za to zatruć trupka. Ale tak, to ponownie. Na spokojnie. I może przygotujmy właśnie innego ducha. Jak mówię, moim zdaniem meduza może nie być odpowiednim wyborem, ale nie wiem kogo w sumie. Wilki? Trupki jakieś takie, nie, wiecie co, zobaczymy sobie tego rycerza. Nie wiem, jak on działa. Ale... A chwila, czekajcie, co? Dobra, nie było tematu, nie możemy go przyzwać nawet. Chociaż dobra, nie będę marnował czasu tego czegoś, więc... Nie wiem, może wilki? Skoro tutaj wrogów jest dużo, co potrzebujemy chyba też czymś, co będzie dobrze rozpraszało i będzie tego więcej. Więc tak, zaryzykujemy z wilkami. Dobra, jestem już przygotowany na wszystko. Idziemy szybko. Dzwonimy na wilki, żeby mieć jakiekolwiek wsparcie. Bierzemy tarczę. I... chciałem powiedzieć, nie giniemy, ale oczywiście zginęłem w sekundę. Mimo to prawie już pokonałem tego bossa, więc... może nie jest aż taki zły.
I w sumie na pogadanie tego bossa i pogadanie z tym wszystkim, co mam do pogadania, chyba zakończę odcinka. Tak patrzę, to też już trochę mi to zleciało. Więc, no. Tak chyba będzie najlepiej. Tarcza z powrotem, tak. Nie wiem nawet po co wziąłem to teraz dwuręcznie. Ale na pewno jeszcze lampka, żebyście coś widzieli. Póki ja nie pamiętam, to wiecie, warto po prostu ją zapalać. I dobra. Podstawowym naszym celem chyba powinno być tutaj pozbycie się, jak to się nazywa, trupków. Potem walka z samym cieniem. No, halo! Co to miało być? Nawet nie mogłem podnieść swoich run. Strasznie nie podobają mi się takie motywy, że po prostu taki się dostaje tutaj od razu ataki na twarz, że po prostu nawet nie mogę podnieść. No trudno. No trudno. No trudno. Całkiem sporo tego tam leżało. Ale jak już straciłem, to straciłem. Nie będę potem płakał. Przynajmniej to nie jest Dark Souls 2, gdzie jeszcze jako tako bym mógł płakać, kiedybym grał z funkcjami online przez Soul Memory. Ale tak jak gram tutaj sam i tak. Co? Wiecie, bez żadnych takich online czy kołopów czy czegokolwiek, no to ja mam płakać po prostu za to, że straciłem runę. Da się wszystko wyfarmić ponownie, więc tak, nie ma co się przejmować. O, widzę, że wilki już prawie padły. Skiepsko. Z drugiej strony zaś pozbyłem się większości trupków chyba, więc coś za coś. Okej. Okay. Mam jeszcze jednego wilka, więc super. No, co? Co? Ktoś mi wytłumaczy, co się stało w ogóle? Bo dostałem taki jednak i nagle patrzę, że ginę. Zamiast krwawienie. To będzie ciężkie. To będzie ciężkie, przez to, że to jest jakiś boss taki typowo. Może po to, żeby mordować w sekundę. Może potrzebuję tu naprawdę jakiegoś czegoś więcej niż to, co mam. Może broń lepsza by się przydała w sumie. Albo nawet... Nie, to będzie zbyt głupie. Nie ukrywam, myślałem, no, żeby nie przerobić jej na świętość, ale... Święta broń tak nie unicestwia dobrze szkieletów, więc... To po co? Dobra, śmierć będzie. A nie, jednak nie. Okej, czyli tutaj będzie teraz. Nie? Ponownie nie? Wow. Okej, okay. Jest jeszcze nadzieja na to, że sobie poradzimy. Może. Okej, okay. Sam na sam. W takim wypadku z tym dziadem. Tu się strasznie teleportuje, więc ciężko będzie go dorwać przez to. No jeszcze krwawienie wywołuje. Chociaż może, wiecie co? Nie było tematu. Prochy bliźnioksiężnika, a... Okej... Okay. Nie było tematu. Nie było tematu, naprawdę. Ja tylko coraz bardziej pokazuję, jakim jestem noobem, nieogarem, jak nie umiem. Bardzo. Dobra, to wygraliśmy. Gdybym wcześniej pomyślał o tym, żeby rzucić błyskawicą. On naprawdę miał mało HP. Ale był zabójczo szybki. Dobra, mniejsza. Mam morowe korzenie, więc proszę. Strange. There's something else. But the death yet quenches. Bring
Oczywiście, jak tylko znajdę, to dostaniesz więcej. A teraz popiół wojny ryk bestii. Okej, mówi to samo. Za chwilę popiół wojny ryk bestii. Ciekawe, co to będzie być. Czy to w ogóle będzie? Osobiście nie wiem, poza tym, że oczywiście popiół wojny. Więc szybko zobaczymy tutaj. Tylko nie wiem, czy tutaj były opisy. Nie, nie było opisów, więc musimy zobaczyć to szybko tutaj w kategorii popiołów. I tak. Ryk bestii piskim toperza. Okej. Okay. Takie dziwne, można powiedzieć, ale mniejsza. Dobra, siadamy tutaj, w sumie nawet nie wiem po co, ale tak, siadamy i... Okej! Okay. Okej! Okay. To chyba był największy błąd, jaki mogłem zrobić, czyli usiąść. Nie rozumiem, co tu się stanęło, poza tym, że on chce mnie zabić. Najgorsze, ja nie mam szans przeciwko niemu. Tak, jeszcze bardziej to potwierdziłem teraz. Muszę pożyć więcej. Nie rozumiem. Czy ja coś źle zrobiłem? Nie, i to tak poważnie pytam. Możecie mi proszę powiedzieć, czy ja coś źle zrobiłem? Nic mu nie bije. On ma mnie na jedno uderzenie. Nie. Mogę powiedzieć mi, że ja nic nie zepsułem. Ja nie wierzę. Nie. Po prostu nie. Dobra. Przyjdziemy tam jeszcze kiedy indziej. Aha, super, jestem w walce, nawet nie mogę się nigdzie teleportować. A wiecie co, w takim wypadku chyba trzeba będzie poszukać jakiegoś tutaj innego miejsca łaski. O, słynnego drzewko, fajnie, fajnie. I tak. Mam nadzieję, że nie zepsułem czegoś. Dlaczego może pójdziemy po rozgrzeszenie? W sumie. Tak, chyba rozgrzeszenie zazwyczaj pomagało w takich sytuacjach. No, teoretycznie tak. Ale dobra, to sprawdzimy już w kolejnym epizodzie, bo jak widzę 52 minuty. O nie, jeszcze smok, tego tylko brakowało. Dobra, miejsce łaski. Są tracona łaska, mniejsze teraz szczegóły. I tak wiem, że nie sprawdziłem sobie tego, jak to się nazywa. Nowych popiołów, ale. Czy jakichś popiołów, tych prochów do wzywania. Ale to kiedy indziej, póki co. O, czy masz coś do powiedzenia? Nie, nic nie masz. Okej. On nie ma nic do powiedzenia. O, tam też... Jak to się nazywa? Też nic nie zrobiliśmy tak za bardzo. U tego bestii... Dostaliśmy fajną rzecz, a teraz nagle chce nas zabić. No cóż, dobra. Na tym zakończę epizoda, który i tak znowu jest za długi. I tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście zadowoleni z tego, że cokolwiek zrobiłem, nawet jeśli totalnie lamersko i nieudolnie. I tak, w następnym epizodzie co będziemy robić? W sumie nie wiem. Coś na pewno. A póki co to by było na tyle i... Tak. Ja w sumie na zakończenie tak całkowicie. Ja się z wami pożegnam jeszcze... Co? To jest... Ja pogadę z... Okej, może pogadamy w takim razie z nim w następnym odcinku, a to w sumie rozproszyło mnie, już nie pamiętam, co chciałem zrobić, więc tak, na tym kończymy, trzymajcie się i hej.